Zdrowia, szczególnie dla wszystkich podatników amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, komuniści amerykańscy krzyczeli, że będzie wojna po tym, jak szefa terrorystów irańskich Soleimaniego zastrzelono czy zabito, kiedy przyjechał do Iraku z Iranu, planując następne swoje wyczyny. Te swoje wyczyny no, coraz bardziej by się rozbestwiali. Trump powiedział Irańczykom, że w zasadzie no to jak zabiją nawet jednego Amerykanina, no to tu jest, to będzie odpowiedź. No i Irańczycy nie wierzyli. Ajatollah Ali Khamenei tak samo nie wierzył. No, no i była ta odpowiedź. I ludzie, którzy na ulicach krzyczą śmierć dla Ameryki, zniszczyć Izrael i tak dalej, palą te flagi amerykańskie, zostali zaskoczeni. Minister spraw zagranicznych Mohamed Javad Zarif powiedział, że no, my zareagujemy, ale proporcjonalnie i legalnie. No, znienacka się okazuje, że można bombardować legalnie i proporcjonalnie. No ta odpowiedź to była taka troszeczkę przyciszona. W zasadzie zrobili to, żeby utrzymać swoją dobrą twarz. No to jest to samo jak w PRL-u. Komuniści ciągle krzyczyli o imperialistach amerykańskich i kiedy krzyczeli, że Amerykanie stonkę zrzucają na pola ziemniaczane i dlatego nie ma buraków i ziemniaków w sklepach. Tego rodzaju mentalność. To jest ta sama mentalność tych czerwonych świń w PRL-u, czy tych zielonych świń w Iranie. Oni po prostu mają jedną partię, trzymają za mordę, nie ma demokracji, nie ma wyborów, nie ma opozycji. Są już przy władzy 41 lat, to tylko pokrzykują. No i robią te pokazy dla obywateli, żeby pokazać, że cierpienie tego obywatela to jest w ich imieniu, żeby powiedzmy pokazać Amerykanom. No Iran wystrzelił to w puste miejsca, wolał strzelić gdzieś tam w pole niż na jakiś pas startowy. Nie dał to żadnym milicjantom z szyickim w Iraku, no bo oni mogliby faktycznie zastrzelić, czy wystrzelić, czy zabić Amerykanów. Nie, w zasadzie promień, czy ta średnica, gdzie oni mogli tam 2-3 tysiące mil, czyli tak 3-4 tysiące kilometrów sięgnąć tymi rakietami, no to mogła być poza Irakiem, no ale zdecydował się, żeby zaatakować w Iraku. No i nie, nikt nie zginął. No i powiedzieli wtedy, że wszystko jest wyrównane, już jest okej, nic my nie będziemy robić, no i nie ma powodu, żeby jeszcze Ameryka coś robił. No i to była polityka, to była dokładnie tylko polityczna decyzja, żeby się wytłumaczyć przed Irańczykami. No na całe nieszczęście wszystkie ten loty z lotniska nie były ani zatrzymane. Ludzie, którzy tam latali, firmy lotnicze nie przestały latać. No, mogli poczekać. No i jeden z tych wojskowych zobaczył, że coś leci. No to zaczął strzelać do tego. Są teraz te protesty, nie tylko w Teheranie, ale to rozprzestrzeniło się na dużo mniejszych miast. No jest to tragedia, no ale to jest to początek końca dla tych wszystkich strażników rewolucji islamskiej. W przemówieniu Trump powiedział, że to w zasadzie Amerykanie zapłacili za te wszystkie rakiety, które spadły na amerykańskie bazy, no bo to faktycznie czerwony Obama dał im $1,5 miliarda w gotówce pod obietnicą, że Iran się uspokoi z bronią nuklearną. Na te miliardy Sulejmani zaczął wykorzystywać w zasadzie do tego, żeby działać na całym świecie. No, ich działanie jest między innymi w Ameryce Łacińskiej, no bo
Iran sobie doszedł do wniosku, że powiedzmy Ameryka Łacińska, Kuba, Boliwię, Nikaraguę i tak dalej, no to są te miejsca, gdzie w zasadzie, jeżeli te kraje będą przeciwko Ameryce, no to pomoże to Iranowi zwalczać Amerykę. No i jest to tak, że po tym zamachu na Sulejmaniego wszyscy ci dyktatorzy, jednopartyjne świnie jak na Kubie, no to zaczęli krzyczeć, że to jest potępili w zasadzie działanie Amerykanów, no bo to dyktatura, tak, wojskowa dyktatura. Tak samo w siłach zbrojnych Kolumbii, wszystkie te terrorystyczne grupy, to też w zasadzie no, zaskarżyły czy oskarżyły Amerykę o nieprawne rzeczy. Bandziory, które mordują własnych ludzi, się przyjmują. No ale tak samo w Wenezueli. No, w Wenezueli też poważne wpływy irańskie, tak samo jak poważne wpływy są w Brazylii, w Peru, w Argentynie, Salwadorze, Meksyku, jak wspomniałem, w Nikaragui i Boliwii. Także bohater taki tej części świata w zasadzie no, został zlikwidowany. Iran się wpycha w zasadzie wszędzie, no i przez 20-30 lat Ameryka nie reagowała, no tak nie reagowała, jak Chamberlain powiedzmy był, ciągle całował Niemcom dupę, no to tutaj Barack Obama czerwony wysłał miliardy, tak, a Iran coraz bardziej się rozbestwia. W zasadzie Iran, co on robi? No, Iran robi nie tylko w Ameryce Południowej, ale tak czy Środkowej, ale tak samo w zachodniej Europie. Oni ustanawiają różne centra kulturowe, dają pieniądze na budowy różnych klubów, nie klubów, gdzie mogą, to budują meczety, no i frajerzy biorą te pieniądze. No, a to jest w zasadzie tam jedna wielka propaganda, jedna wielkie nauczanie, jest jedno wielkie radykalizowanie jakichś takich ludzi, co się wychrzcili, takich jakichś konwertów. No i w zasadzie pobór dla szpiegów. To jest dobre miejsce dla przyszłych, powiedzmy, piątej kolumny, tak? Przychodzą i ludzie od środka na rządy czy miasta, czy jakieś środowiska biorą tą kasę i w jakimś naiwnym przekonaniu. Także, no ale też wywiad. To najważniejsze to jest to, co Iran myśli, no i to jest główna zasada, główne działanie czy zadanie dla Sulejmaniego, no bo on prowadzi ten irański kiuc do siły, no i to właśnie to tak działa, oni prowadzą te wszystkie zagraniczne siły czy cały ten, tą siatkę działającą dla grupy tych i obrońców czy gwardii, to się nazywa Islamic Revolutionary Guard, czyli islamska gwardia rewolucyjna, można powiedzieć. No i prowadzą wojnę. To jest taka wojna troszeczkę partyzancka. Zamachy terrorystyczne w Ameryce Łacińskiej, no to zaczęły się, to były już nawet przed Sulejmaniem, ale w 1998 roku on doszedł do władzy, no a w 1992 zbombardowali w Buenos Aires ambasadę, izraelską ambasadę, gdzie zginęło kilkadziesiąt osób. Później znowu też w Buenos Aires był następny napad, gdzie zginęło 85 osób. No i wszystko było... Wszystkie drogi prowadziły do Hezbollah. Hezbollah to znaczy, to po arabsku znaczy mniej więcej tam bojownicy Allaha. Hezbollah, coś takiego.
No i od 2000 roku Iran jeszcze bardziej zaczął działać. W 2015 roku zamordowali w Argentynie jednego z głównych prokuratorów, który miał sprawdzać, kto zrobił to. No i wszystko wskazywało na to, że to Irańczycy zrobili. No i ten prokurator Nisman miał dać sprawozdanie w tym ichniejszym argentyńskim sejmie, czy parlamencie, czy kongresie, można powiedzieć. No i dwa dni przed tym, jak był raport, czy jeden dzień, kiedy miał to wszystko przekazać, znaleźli go martwego w domu. No tak, także to jest prezydentka Krystyna Kirchner, ona w zasadzie to robiła, zamiatała to wszystko pod dywan, no ale no bo zaczęła mówić, że to było samobójstwo, ale prokuratorzy inni, którzy się wzięli za to, no to powiedzieli, że został zabity przez jakiegoś napastnika. Nisman, dali mu prowadzenie tej sprawy w 2005 roku i zaczął wskazywać. No i to był problem dla Iranu, tak? Jeżeli prokurator się bierze za takie rzeczy. W maju 2013 roku rozpisał taki raport 500-stronowy. Między innymi pokazywał wpływy Teheranu w tym rejonie. Doszedł do wniosku, że zamach w 2007 roku na lotnisko Kennedy'ego w Nowym Jorku, no to była irańska zaplanowana akcja. Także to wszystko się jakoś zazębia. Ona była zaplanowana z Gujany, no i była bardzo podobna do tego, co się stało w tych napadach na ten ośrodek w Buenos Aires, gdzie zginęło tam 85 osób. Iran bardzo lubi komunistów, no bo to są zamordyści i zamordyści lubią zawsze no kasę, tak? Kasę, bo to zawsze chodzi o kasę. Także z Wenezuelą jest, Iran jest za pan brat, bo Hugo Chavez, no to koleś Fidela Castro, uwielbiał irańską rewolucję. Między innymi dlatego, że wywalili szacha, doszli do władzy, napadli na ambasadę amerykańską, no i ta reszta to już jest historia. W Wenezueli najciekawsze jest, że ministrem przemysłu i produkcji państwowej jest Tarek Zaidan El Aissamik, czyli Arab. Arab jest syn Syryjczyka i matka była z Libanu. No i on był w zasadzie takim człowiekiem pomiędzy Iranem a Wenezuelą. Wenezuela do tego stopnia współdziałała z Iranem, że wydawała paszporty dla różnych bandziorów, terrorystów z Bliskiego Wschodu. Także oni podróżowali na wenezuelskich paszportach. Także to jest po prostu wielka, wielka, duża sprawa. No z Nikaragui nie wysłali im kondolencji, pomimo że Daniel Ortega jest dosyć blisko z Iranem. W Boliwii ten były prezydent Evo Morales, który tam w listopadzie go usunęli, no to w lipcu, parę miesięcy wcześniej, kiedy ten minister spraw zagranicznych przyjechał, no to bardzo, bardzo Morales zachwalał właśnie te stosunki boliwijsko-irańskie. Było, do tego doszło, że nawet podpisali taką wspólną umowę o współpracy atomowej. No Boliwia się zawzięła za sprawy atomowe i zrobiła takie centrum nuklearne. I to wszystko też powiedział, że to jest dzięki ludziom z Iranu. Także tam kasa płynie, przepływ płynie, no za kasę dużo ludzi jest wszystkiego zrobić. Teheran on szuka powiedzmy litium w,
w tych rajach na rozwój najróżniejszych tych swoich przemysłu tego zbrojeniowego, a Boliwia starała się uzyskać z Iranu drony, te latające drony, no bo gdzie poszły pieniądze, gdzie idą pieniądze? No właśnie na tego rodzaju rzeczy. Nie idzie na jedzenie dla tych Irańczyków, tylko wszystko na powiedzmy na zbrojenia, na wojnę. Iran tak samo się zbliża do Meksyku. Iran się zbliża do Meksyku. Ten prezydent, który był tam wybrany półtora roku, Andreas Manuel López Obrador, jest bardzo przychylny Iranowi. Także no, Iran wszędzie zarzucał te swoje macki. Sulejmaniego zlikwidowali. Teraz myślę, że te dwa pokolenia od 79 roku, które żyją w nieustannie stanie wojennym, mają obiecywane gruszki na wierzbie, ciągle ci Irańczycy im tłumaczą, że muszą się poświęcić, już chyba koniec poświęcenia, już chyba jest powiedzmy czas na zmianę, ludzie wychodzą na ulicę, no i tym razem chyba jednak to będzie koniec strażników rewolucji islamskiej. Nie potrzeba rewolucji islamskiej, nie potrzeba żadnych rewolucji, potrzeba, żeby ludzie żyli normalnie, żeby mieli co jeść, żeby mogli podróżować po świecie, żeby mogli współpracować z całym światem. No na pewno nie tak jak z Chinami, powiedzmy, bo oni ukradli całą produkcję i produkują tanio, no ale jakaś wolny rynek, wolna wymiana, no i jakieś wzajemne zrozumienie powinno być. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowania filmu.